Dziękuję panie Darku za spotkanie, za zgodę na to spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać na temat inwestycji, która od niedługiego czasu ponownie pojawiła się w mediach społecznościowych. Chodzi o inwestycję, która jest planowana na terenie naszej gminy. Pan jako przedstawiciel stowarzyszenia, które jest uczestnikiem postępowania, które obecnie zostało przywrócone do procedowania w gminie, no mam nadzieję, że wyjaśni nam jakby państwa stanowisko w tym temacie, w tym zakresie. Stąd też pierwsze pytanie. Jakiego rodzaju inwestycja jest planowana? Czy będzie to zakład produkcyjny, czy też spalarnia odpadów? Już w ubiegłym roku inwestor, w tym czasie, gdy jeszcze pracowałem w Urzędzie Miasta i Gminy w Felplinie, zwrócił się do urzędu z wnioskiem o to, że chce budować na terenie naszej gminy, na terenie swoich dwóch działek, które posiada przy obwodnicy, zakład przetwórstwa odpadów poprodukcyjnych zwierzęcych. Czy państwo wiedzą, jakie produkty tam finalnie będą powstawały oraz z jakich surowców te produkty mają powstawać w tym planowanym zakładzie? Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, natomiast mogę powiedzieć to, czego dowiedziałem się między innymi czytając na temat takich inwestycji, a także gdy pojechałem do miejscowości Uśnice, gdzie funkcjonuje już taki zakład. Ja nie mam pewności, czy ten, który ma być tutaj postawiony, który ma funkcjonować za kilka lat, będzie w tej samej technologii. Natomiast to, co zastałem w Uśnicach koło Sztumu, no, przeraziło mnie trochę. Dlatego, że tam unosi się wokół zakładu olbrzymi fetor, chociaż sam zakład wygląda na bardzo zadbany, uporządkowany. Dla mnie jest jeszcze większym problemem sam transport do takiego zakładu, bo gdy do tych Uśnic dowożone są właśnie te odpady na dużych ciężarówkach, to z nich wyciekają różne substancje i z nich również wydziela się niesamowity fetor. To moje pytanie poprzednie wynika z tego, że przygotowując się też do tej rozmowy, znalazłem stronę inwestora, w której jest opisane, z jakich surowców będą wykonywane te produkty oraz faktycznie, jakie produkty finalnie będą powstawały. Czy ta informacja jest, ja naprawdę ją bardzo szybko znalazłem, ta informacja według pana jest jakoś za mało rozpowszechniona na przykład, czy żeby ludzi, nie wiem, uświadomić tak naprawdę, co to będzie, żeby ludzie nie zdziwili się, że teraz powstanie zakład, który, dajmy na to, będzie przetwarzał jakieś metale ciężkie. Trudno mi powiedzieć, czy ona jest zbyt dobrze lub zbyt mało rozpowszechniona, bo to też nie jest moja rola. To rola inwestora, żeby między innymi informować lokalną społeczność i żeby ją uspokajać. Natomiast ja trochę też poczytałem na temat zakładu, który jest w Uśnicach, do którego wracam. I tam też ta technologia jest taka, która nie powinna zagrażać mieszkańcom i która nie powinna prowadzić do uciążliwości. Natomiast te uciążliwości są bardzo duże. Ja rozmawiałem między innymi z mieszkańcami naszej gminy, z mieszkańcami miejscowości Międzywęż. Międzywęż jest na wysokości Uśnic, ale po drugiej stronie Wisły. Odległość między tymi dwiema miejscowościami to około 4-5 km i tam większość mieszkańców Międzywęża uskarża się, że przy odpowiednich wiatrach, niekorzystnych wiatrach, dla nich fetor jest, również dochodzi do Międzywęża, do naszej gminy. Więc pomimo tak dużej odległości, niestety ten zakład w Uśnicach też prowadzi do uciążliwości. Ta inwestycja, jak wynika tutaj z informacji inwestora, ma znajdować się na jego działkach, które są usytuowane bezpośrednio za obwodnicą, natomiast po drugiej stronie obwodnicy, dosłownie w odległości 100-150 metrów, są pierwsze zabudowania, tam są duże osiedla domów jednorodzinnych. Więc śmiem twierdzić, że nie da się uniknąć tych uciążliwości, a to będzie bardzo przykre dla mieszkańców. Czy ten fetor wynika z tego, że w tym zakładzie są w takiej, a nie inny sposób przetwarzane te surowce? Czy ten fetor w większości, dajmy na to, przypadków wynika z transportu, może niewłaściwego transportu? Może tu jest problem? Trudno mi powiedzieć. Ja byłem pod tym zakładem tylko i wyłącznie pod bramą. To jest zakład ogrodzony, zamknięty. Widziałem też ochronę na bramie. Nie usiłowałem nawet tam wejść. Natomiast z zewnątrz, za płotu, ten zakład wygląda bardzo schludnie, bardzo czysto. Stoją tam kontenery, w których coś jest przechowywane. Natomiast to nie jest tak, że padlina tam jest porozrzucana. Natomiast wokół zakładu, przy zakładzie, unosi się niesamowity fetor i tam naprawdę trudno zaciągnąć świeżego powietrza.
obawiam się, żeby podobnie nie było tutaj. Uznajmy, że ten fetor jest takim największym zagrożeniem, które może tutaj nas czekać? Myślę, że to jest właśnie największe zagrożenie. Jakieś inne zagrożenia, które ewentualnie gdzieś widzi Państwa Stowarzyszenie dla Lokalnej Społeczności? Myślę, że zwiększenie ruchu ciężarówek. Ta firma, która ma tutaj powstać, ma przerabiać bardzo duże ilości tych odpadów oprodukcyjnych zwierzęcych, więc ruch ciężarówek będzie duży. Niestety te ciężarówki, wracam dalej do tych uśnic, tych ciężarówek wydobywa się tam przed wjazdem. One nie są szczelne, krótko mówiąc. I obawiam się, że ten transport tutaj u nas też może zanieczyszczać nam drogi i prowadzić do różnych utrudnień. Czy to jest taki sam zakład, tego samego typu zakład, który ma powstać tutaj? Czy będą wykorzystywane tutaj takie same technologie, jak są w uśnicach, czy nie? Jeszcze raz podkreślam, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, dlatego widzę tutaj konieczność dużo większej kampanii informacyjnej przez inwestora, prowadzonej w kierunku mieszkańców, natomiast moje obawy ciągle są aktualne. W internecie widziałem pismo do innego stowarzyszenia, które jest włączone też w to postępowanie, zachęcające na spotkanie z inwestorem, aby inwestor mógł przedstawić rzetelne informacje, jak bodajże chyba tam było w tym piśmie napisane, związane z tą planowaną inwestycją. Czy do Państwa stowarzyszenia takie pismo też dotarło? Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem takiego zaproszenia. To może inaczej, jeżeli otrzyma Pan takie zaproszenie na takie spotkanie, czy będzie Pan tym zainteresowany? Żeby w takim spotkaniu uczestniczyć, przyjść, wysłuchać, porozmawiać, przedstawić też swoje? Ja jestem otwarty na wszelkie rozmowy, bo one mogą prowadzić do wytłumaczenia, w jaki sposób taka inwestycja ma być przeprowadzona. Natomiast widzę tutaj konieczność informowania przede wszystkim mieszkańców. Ja nie widzę konieczności i możliwości spotykania się w jakimś bardzo wąskim gronie z przedstawicielami inwestora. Myślę, że ta kampania powinna być prowadzona bardzo szeroko i to inwestor powinien zadbać, żeby jak najbardziej i jak najwięcej informacji do mieszkańców docierało, żeby ewentualnie ich uspokajać. Natomiast jak wynika z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy, ta inwestycja zdecydowanie będzie wpływała negatywnie na Pelplin. Jak ocenia Pan działania burmistrza w sprawie tej inwestycji? Nie chciałbym tutaj oceniać działalności burmistrza. Wiem, że to postępowanie środowiskowe zostało wszczęte i jest prowadzone. Mam nadzieję, że wszelkie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska takie poprowadzą, żeby prześwietlić tę inwestycję, żeby ona faktycznie nie zagrażała później naszym mieszkańcom. Natomiast tutaj nasz urząd i pan burmistrz, moim zdaniem na chwilę obecną, powinien wykazywać dużo więcej energii, dużo więcej zainteresowania, a przede wszystkim urząd powinien informować o tej inwestycji. To nie powinno być tak, że organizacje pozarządowe same wychodzą z informacją do mieszkańców, a mieszkańcy nie dostają jej z samego urzędu. Jak już jesteśmy przy temacie gminy, jak przy temacie urzędowej, dwie kadencje temu był Pan radnym Rady Gminy Pelplin, kadencję temu był Pan zastępcą burmistrza Pelplina. Jakie w tym czasie podejmował Pan decyzje, no bo już w 2010 roku były pierwsze wnioski o zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które Rada Miejska w tamtym terminie przyjęła, no a już wszystkie inne decyzje związane z planowaną inwestycją, no były też za Pana kadencji, jako zastępcy burmistrza. Gdy ja byłem radnym, ten plan nie był przyjmowany, on był przyjmowany trochę wcześniej. Ja byłem radnym od grudnia 2010 roku do 2014 roku, natomiast plan był przyjmowany trochę wcześniej, w 2010 roku, z tego co pamiętam, w październiku, więc dwa miesiące przed końcem poprzedniej kadencji. Natomiast ja nie łączyłbym tutaj uchwalenia tego planu z samą tą inwestycją. Oczywiście, w tym planie zapisano, że na terenie działek inwestora obecnego, który zgłasza chęć pobudowania tego zakładu, mogą być lokowane firmy, które znacząco wpływają na środowisko. Natomiast w tym czasie chyba jeszcze nikt nie mówił o tej spalarni. To jeszcze raz dopytam, czy to jest spalarnia, czy to będzie zakład produkcyjny? Czy ta nazwa spalarnia jest używana tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy? Z tego co wiem, ma być to firma, która będzie utylizować, ale utylizować przez spalanie.
wysokiej temperaturze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ocenił tą inwestycję pozytywnie. Możemy tak wskazać, no bo jednak uzyskali dofinansowanie w wysokości prawie 80 milionów złotych, więc skoro Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ocenia to pozytywnie, dlaczego wtedy inwestycja, która ma pozytywną opinię od takiej instytucji, nie powinna być wybudowana w naszej gminie? W Polsce nie istnieją na przykład przepisy, które racjonują w jakiś sposób ilość fetoru, który się wydobywa. Dla kogoś, kto ma mniej wyczulony węch, pewien zapach nie będzie uciążliwy albo będzie mniej uciążliwy, dla innej osoby zupełnie inaczej. Ja wrócę dalej do tej firmy, o której mówiłem, którą odwiedziłem. W Uśnice są od Sztumu w oddaleniu około 9 km. I one też ten zakład wpływa na środowisko w taki sposób, że okoliczni mieszkańcy mają duże uciążliwości. Natomiast jeśli ta firma, którą planuje się tutaj postawić, jest w odległości 100-150 metrów od najbliższych zabudowań, ja widzę w tym bardzo duże zagrożenie. Oczywiście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma pewne przepisy i kieruje się pewnymi parametrami, natomiast nikt nie powiedział, że te parametry nie będą uciążliwością dla pewnych ludzi. Jeszcze za czasu, kiedy był pan zastępcą burmistrza, inwestor zapraszał na wizyty do Włoch, do tego samego typu zakładu, który ma tutaj powstać. Czy pan z takiego zaproszenia skorzystał, żeby poznać faktycznie, jak to wygląda w środku, jak to wygląda w najbliższym otoczeniu? Analogicznie, jeden do jednego, taki sam zakład we Włoszech i planowany tutaj. Ja z takiego zaproszenia nie skorzystałem, natomiast jechała tam delegacja z urzędu, kilkuosobowa. Była z tego zrobiona pewna relacja, natomiast mnie tak do końca ta relacja też nie przekonywała, dlatego że były różne opinie, ja czytałem też różne opinie w internecie na temat tego zakładu we Włoszech. Różne osoby wypowiadały się, niektóre chwaliły, ale niektóre też ganiły i narzekały na funkcjonowanie tego zakładu. Ta relacja powstała na potrzeby urzędu, jako jakaś notatka urzędowa? Taka relacja między innymi, zdaje się, była przedstawiana na spotkaniu, które zorganizował inwestor. To było ogólnodostępne spotkanie w naszym Domu Kultury, w którym ja też uczestniczyłem. Natomiast no, tam przede wszystkim inwestor zachwalał i przedstawiał, w jaki sposób taki zakład funkcjonuje na terenie Włoch. Ja mogę się oprzeć tylko i wyłącznie na tych moich doświadczeniach tutaj z naszej okolicy. Tak jak wcześniej mówiłem, odwiedziłem jeden z zakładów. On jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Wiemy, że pan już nie skorzystał z takiego zaproszenia. Czy jeżeli ono nawet teraz by się pojawiło, czy pan jako prezes stowarzyszenia, który uczestniczy w tym postępowaniu, skorzystałby z takiego zaproszenia i udał się do Włoch, aby faktycznie poznać taki zakład? Jeśli otrzymam takie zaproszenie, wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć tylko to, na czym, co wiem, i mogę bazować tylko na tej wiedzy, którą uzyskałem w rozmowach z ludźmi z internetu, z jakichś przekazów medialnych, ale też z opracowań naukowych, bo takie też są dostępne w internecie. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego zaproszenia, więc nie ma na razie o czym mówić. Wróćmy jeszcze do tego spotkania z inwestorem, o którym pan wspomniał, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Czy podczas tego spotkania mieszkańcy, stowarzyszenia, które są zainteresowane tą planowaną inwestycją, miały możliwość zabrania głosu, miały możliwość zadania pytań do inwestora? Tam, zdaje się, z tego co pamiętam, bo to było już półtora roku temu, była możliwość zabierania głosu, natomiast te głosy przeważnie były bardzo sceptyczne. W jaki sposób ten inwestor reagował na takie pytania? Czy wyjaśniał, czy odpowiadał, czy unikał odpowiedzi? To było różnie. Tam było całe grono osób z przedstawicieli inwestora. Był również inwestor, bo to taki rodzinny biznes, więc było kilka osób z tej rodziny, ale również byli prawnicy i fachowcy w tej dziedzinie. Można było zadawać pytania, natomiast mieszkańcy już wtedy podczas tego spotkania wyrażali swoją dezaprobatę dla tej inwestycji. Pierwotnie, z tego co się dowiedziałem, ta inwestycja miała być planowana troszkę w innym miejscu, w okolicach Szoku. Dlaczego w tamtym miejscu ta inwestycja nie powstanie, skoro jest o wiele bliżej do najbliższych zabudowań,
niż w tamtym miejscu? To jest przede wszystkim pytanie do inwestora. Jak wynika z mojej wiedzy, inwestor jest w posiadaniu dzisiaj tych dwóch działek. W pewnym momencie, pamiętam, bo to też gdzieś padało podczas spotkań, inwestor podjął decyzję, czy wymyślił w pewnym momencie, że być może będzie starał się o inną lokalizację, natomiast na dzień dzisiejszy zdaje się, że ta lokalizacja jest już nieaktualna i inwestor dalej na podstawie planu z 2010 roku, z października 2010 roku, chce realizować tą inwestycję właśnie na tych działkach przy obwodnicy. W serwisach społecznościowych też wyczytałem Pana wypowiedź, iż samorząd powinien zatrzymać inwestycje. Jakimi środkami samorząd może dokonać zatrzymania takiej inwestycji? Tutaj przede wszystkim można ograniczać wszczęcie tego postępowania. Można by tutaj spróbować proceduralnie to przedłużyć. Natomiast moim zdaniem gmina powinna również powołać swoich ekspertów, swój zespół ekspertów, wynająć kogoś, kto zna się na takich technologiach i spróbować dowiedzieć się z niezależnego źródła, czy ta inwestycja faktycznie będzie neutralna, czy będzie szkodliwa dla naszych mieszkańców. A może powinno być przeprowadzone referendum w naszej gminie związane z tą inwestycją? Gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego, tutaj referendum nie ma nic do rzeczy. Oczywiście wówczas można by przeprowadzić referendum w sprawie tego planu, czy ten plan zmienić na tamtą lokalizację i uniemożliwić na tych dwóch działkach realizację tej inwestycji. Natomiast tu musiałaby podjąć w tej sprawie decyzję Rada Gminy, która jest władna w uchwalaniu nowego planu.